Monika Borkowska, witam Państwa. Jak zawsze gorąco, a ze mną jest pan redaktor Mateusz Wyrwich, publicysta, Tygodnik Niedziela. Witam panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Od tematu KPO chciałabym zacząć z panem rozmowę krótko, byśmy to skomentowali, bo doniesienia z dzisiejszego poranka są takie, że pierwsza transza KPO wpłynęła do Polski, 27 miliardów złotych. Na takie ekotematy ma być ta transza wykorzystana, ale pewnie wpłynie to także na rozwój budownictwa. Miejmy nadzieję, że wpłynie na rozwój budownictwa, bo to między innymi przedszkola, szkoły. I pytanie do pana redaktora. Jak pan sobie tłumaczy, jak pan odpowiada na pytanie, czy to przypadek, że akurat teraz, kiedy jesteśmy po dwóch kampaniach wyborczych i przed tą kluczową, wydaje się, dla unijnych notabli kampanią, czyli przed wyborami do Europarlamentu, czy to jest przypadek, że te pieniądze wpływają do Polski akurat teraz? Absolutnie nie, żaden przypadek. To po prostu ta skorumpowana i polityczna Unia Europejska po prostu próbuje sobie układać rządy w poszczególnych krajach i w tym wypadku w Polsce. Więc to jest jedno. Drugie, ja bym się tak, wie pani, specjalnie nie zachwycał, jak to tam ci lewacy się zachwycają, Tusk et consortes, pani minister, która mówi, oj, tutaj będzie niesamowity rozwój i tak dalej. No te pieniądze, po pierwsze, to są pożyczone pieniądze, nasza pożyczka, którą będziemy spłacali, to jedno. Drugie, te pieniądze wrócą do Niemiec za chwileczkę, ponieważ one pójdą w głównej mierze na wiatraki, ewentualnie różne wspomagające firmy zajmujące się ekoterroryzmem, bo tak to trzeba chyba nazwać najprościej, że to ma być niby wspaniale u nas i tak dalej. No więc zachwytu z tego powodu nie będzie. Jeśli ma być na przedszkola, jakieś żłobki i inne sprawy inwestycyjne, to jest jakiś tam maleńki procent i tak naprawdę nie ma powodu, by się zachwycać. To jedno, dwa. I jeszcze raz powtórzę, co powiedziałem. No ale panie redaktorze, jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości też bardzo mocno o te środki zabiegał, prawda? Wniosek został złożony przez premiera Mateusza Morawieckiego jeszcze kilka, jak nie kilkanaście miesięcy temu. I dziś to właśnie premier Mateusz Morawiecki mówi, no przecież to my złożyliśmy wniosek i to my negocjowaliśmy w tej sprawie, więc nie wiem, czy jest tak, jak pan redaktor mówi, że tak do końca można te środki zbagatelizować. Nie bagatelizować, oczywiście, że nie, ale jeszcze raz powiadam, że po prostu no, nie jest to coś, co miałoby w jakiś sposób nieprawdopodobny pchnąć polską gospodarkę. Oczywiście premier Morawiecki, rząd PiS złożył, jak wiemy, dawno, że tymi pieniędzmi ciągle grała i gra Unia Europejska, a tak precyzyjnie mówiąc to Berlin. W związku z tym, wie pani, no, ja jestem tutaj, jeśli chodzi o rozwój Polski związany z tymi pieniędzmi, dość sceptyczny. To, że przybędzie jakaś ilość wiatraków, nie wiem na ile to będą pieniądze przeznaczone na wiatraki, na wiatrowe farmy. Farmy wiatrowe, tak. Tak, 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 na wiatrowe farmy, na Morzu Bałtyckim, na ile po prostu będą kolejnym źródłem protestów wielu ludzi, bo powiedzmy sobie szczerze, ta ustawa dotycząca inwestowania w wiatraki jest po prostu no, niezbyt precyzyjna i zawsze można no, znaleźć... Niezbyt precyzyjna to jest chyba delikatne określenie, bo sporo zamieszania swojego czasu było, prawda, wokół samej pani minister Henning-Kloski i wokół tej ustawy również. Chcę pana zapytać jeszcze o doniesienia, które płyną od kilku dni też o nagłówki gazet i portali, z których to wynika, że zagraniczny kapitał wycofuje się z Polski, zaczął się wycofywać z Polski. Blady strach padł na pracowników niektórych firm. W tej chwili nasi widzowie widzą na ekranach swoich telewizorów konkrety, to są nazwy konkretnych firm i informacje o zwolnieniach, które się szykują. Niektóre są już przesądzone. Jak pan redaktor to tłumaczy, czy widzi pan redaktor jakąś szansę, żeby ten negatywny trend jeszcze odwrócić? Tak, oczywiście widzę w zmianie rządu, to po pierwsze. Po drugie, no to będzie raczej trudne w najbliższym czasie. No nie jestem taki do końca pewny, mam na myśli tutaj rok 2025 najwyżej, kiedy tego rządu już nie będzie. Natomiast, no cóż, twardy biznes nie interesuje się, czy się tu uśmiecha, czy ma krzywą gębę, bo to jest nieistotne dla nich. Dla nich jest istotą rzeczy jest pewność prawa.
Co do tego nie ma wątpliwości. I stabilna gospodarka, prawda? Tak jest, zaufanie po prostu do pewnej stabilnej gospodarki. I jeśli w tej chwili ten parlament, który już jest kilka dobrych miesięcy, nie podejmuje żadnych zasadniczych, istotnych spraw dotyczących gospodarki, no to jakżeż ci ludzie mają patrzeć, ci inwestorzy zagraniczni, czy to przychodząc, bo też nie przychodzą, mieli przyjść, a rezygnują, czy też po prostu już rezygnować w tej chwili z tych przedsięwzięć, które są aktualnie. No to wie panie, coś niebywałego. Widać od razu efekt Tuska, tak byśmy powiedzieli. Oni się tam chwalą tym efektem Tuska. No właśnie jest ten negatywny efekt Tuska. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast wie pani, tutaj jeśli chodzi o Pocztę Polską, mamy teraz w tej zapowiedzi zmniejszenia zatrudnienia. Zdaje się, że będą towarzysz Tusk i jego kompania będą chcieli sprywatyzować, bo tym się tak marzy połączyć z niemiecką pocztą. To już było wielokrotnie w takich, no powiedzmy sobie, korytarzowych informacjach sprzedawane. No właśnie, co z Pocztą Polską, co z CPK, jak długo funkcjonowało będzie jeszcze Centralne Biuro Antykorupcyjne? Tych pytań faktycznie jest dużo. Jak z realizacjami wyborczymi, z tymi konkretami zapowiadanymi przez Donalda Tuska? Tych pytań faktycznie otwartych jest bardzo dużo, panie redaktorze. I to są poważne sprawy, to są poważne ludzkie dylematy. Tymczasem no, z obozu władzy docierają do nas też i takie informacje, że tam bardzo mocne tarcia. Trochę są politycy zajęci sobą, jakimiś walkami buldogów pod dywanem. Nawet dziś informacja trochę wszystkie inne przykryła. Mówię o Jacku Protasiewiczu i o tym, że został odwołany dzisiaj z funkcji wicewojewody dolnośląskiego. Tak szybko podjął decyzję dzisiaj Donald Tusk, co też pewnie jest dla niektórych naszych widzów zaskakujące, że ta decyzja tak szybko podjęta. Czy to jest wymierzone w trzecią drogę? Czy sam Jacek Protasiewicz był dla Donalda Tuska niewygodny? Jak pan ocenia aferę wokół tego polityka? Wie pani, no ja bym powiedział, że coś mi to wygląda na ustawkę, mówiąc kolokwialnie. Dlatego, że po prostu kiedy odchodzi z tego urzędu, prawda, prawdopodobnie będzie chciał przyjąć albo mandat po Izabeli Bodnar, pewnie o tym pan mówi. Otóż to jedno. Dwa, wiem, że tam są tarcia dotyczące tego, czy ma być europosłem, czy nie, że podobno on miał startować z Platformy Obywatelskiej, a okazuje się, że też PSL nie bardzo chciał i bardzo niewykluczone, że będzie sam startował. Nie wiadomo, jak mu to wyjdzie, ale mamy przykłady takich ludzi, którzy startowali sami i dostawali ale się do parlamentu. Mówi pan o starcie do? Parlamentu Europejskiego. Mówię no w końcu trzy razy był europosłem, prawda? Trzy razy posłem polskiego parlamentu, trzy razy europosłem, więc być może faktycznie ambicje takie u tego polityka są, ale panie redaktorze... To są duże pieniądze też, tak. To są duże pieniądze, wiadomo, zawsze kuszą, ale panie redaktorze, tutaj też prasa dzisiaj informuje, że marszałek senior Marek Sawicki od dłuższego czasu zabiegał już o to, żeby ten polityk Jacek Protasiewicz odwołany został z funkcji wicewojewody. A to też jest zastanawiające, jak te relacje się układają wewnątrz trzeciej drogi, bo przecież Jacek Protasiewicz podobno formalnie odpowiadał za obszar związany z rolnictwem. No tak, wie pani, to jest tak, że oczywiście są te tarcia, to jedno, w Platformie Obywatelskiej, w PSL-u. No i to oczywiste, że ten układ, który był, nie bardzo się panu Protasiewiczowi podobał i wydaje mi się, że w sposób brutalny, mniej lub bardziej świadomie, to czasem odszedł z tego układu i chyba to jest, mówię, mniej lub bardziej świadomy, bo wie pani, no, wulgarność jaka jest na scenie politycznej, nie jest niczym obcym dzisiaj. Niestety, z przykrością trzeba powiedzieć, panuje w Polsce kulturka bolszewicka, jeśli chodzi o te lewicowe organizacje, te pani Lempart i inne takie panie dały do tego przyzwolenie, wyszły z takimi propozycjami, więc no, destruując, że tak powiem, już powiedziałbym resztki tego moralnego
zachowania polityków. Panie redaktorze, jak mi pan tutaj Martę Lempart wywołał tak sprytnie, ja miałam tego wątku nie poruszać, bo to wprawdzie wchodzimy już w temat aborcyjny, ale to skoncentrujmy się w takim razie na chwilę, bo od razu mi się przypomniała ostatnia sytuacja z Sejmu, kiedy to panie ze strajku kobiet, tego strajku kobiet, który taki był agresywny i wulgarny, i Marta Lempart w takiej swojej euforii na marszach, które myślę wszyscy pamiętamy doskonale. No, ostatnio przybyły panie do Sejmu i niestety nie zostały wpuszczone na galerię, prawda, przez polityków, tak, chociaż tak, wiemy, że tych wejściówek sama lewica miała kilkadziesiąt. Panie na nie, no nie wiem, nie zasłużyły, nie załapały się i też zorganizowały konferencje. No, także widać, że chyba coraz więcej środowisk gdzieś tam zadaje sobie pytanie, czy na pewno ten nowy rząd i ta nowa koalicja spełnia oczekiwania. No wie pan, te panie były potrzebne po prostu do pewnej gry politycznej, a konkretnie tą grą polityczną było objęcie przez koalicję rządu. Czyli wykorzystane, no, mówi pan? Że tak, co do tego nie mam wątpliwości. Pani, no to tak jak ta pani Hartwig, która mówiła, wpuśćcie tych ludzi, kto to jest, to zobaczymy, kiedy przyjdą, sprawdzi się, nie cytuję dosłownie oczywiście. To była gra oczywiście dotycząca granicy. Teraz jak widzimy, dziwnym zbiegiem okoliczności, nie ma tych lewaków na granicy, którzy by widzieli te pushbacki. Nie ma kolejnych filmów pani Agnieszki Holland czy jej podobnych. Ale ba, więcej, idąc dalej tym pana tokiem rozumowania, nie ma w ogóle dyskusji na temat zapory. A pamięta pan, jaka była ożywiona w kampanii? Jakie to raporty NIK-u nagle wypływały, że ta zapora nieszczelna, że będzie w pierwszej kolejności do poprawki, no bo to przecież w ogóle priorytet rządu miał być, a teraz cisza. Ten naczelny oszust, czyli Donald Tusk, przecież zrobił z tego sobie pewną grę polityczną, no i po prostu na tym jechał w kampanii wyborczej. No to w końcu jest platforma oszustów, tak to rozszyfrowuje. Tylko panie redaktorze, ja sobie, bo możemy sobie tak żartować, możemy sobie śmieszkować, ale wydaje się, że dzisiaj Donald Tusk zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, bo ostatnio na jednej z ostatnich konferencji prasowych on powiedział, że ma informacje o tym, że kolejny szturm na granicę ma zostać przeprowadzony, zresztą też z nagrań wrzucanych przez Straż Graniczną wynika, że faktycznie wraz z poprawą pogody to natężenie na granicy rośnie. Więc pytanie jest takie, czy Donald Tusk ma po pierwsze plan na to, jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji, jak sobie z nią poradzić, po drugie, czy uda mu się ten plan ewentualnie zrealizować, jak pan myśli? Wydaje mi się, że wie pani, no nie siedzę w głowie Donalda Tuska ani w jego gabinecie, więc trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby miał taki plan, chyba że tym planem będzie przepuszczenie ludzi, którzy trafią do Niemiec. W Niemczech wybiorą sobie tych najlepszych i cofną po prostu do Polski tych, którzy się kompletnie im nie przydadzą. To taki plan właśnie, który jest preferowany w Niemczech. A myśli pan, że ludzie tutaj w Polsce, Polacy zdają sobie sprawę z tego, czy już sobie zdają sprawę z tego, że może być taki scenariusz? Myśmy z naszą kamerą telewizji Republika byli ostatnio i w tym osławionym pizzą Jagodnie i na warszawskim Wilanowie pytaliśmy ludzi, gdzie ewentualnie tutaj takie miasteczko uchodźców, imigrantów mogłoby stanąć. No i ludzie patrzyli po sobie w takim lekkim szoku, jakby docierały do nich pewne fakty i generalnie odpowiedź była taka, że no tak, ale to nie tutaj, bo tutaj nie ma miejsca, tu jest tak zabudowane, że nie tutaj. Więc to też myślę trochę zmieniło się jednak od kampanii tej parlamentarnej, naszej parlamentarnej, że ta świadomość ludzi jest wyższa. Czy kolejną kampanię będzie w stanie Donald Tusk zbudować na tych emocjach? Proszę pani, to nie wiem, czy tutaj byłbym skłonny powiedzieć, że ta jest wyższa ta świadomość, tylko po prostu trzeba było głosować, tak jak mówili, wszystko zrobić, żeby nie wygrał PiS. I nie wiem, takie było, wie pani, bezchołowie, nieważne, co za czym zagłosuje, czy wydaje mi się, że tu z tym zastanawianiem się w cudzysłowie było zdecydowanie gorzej. Przede wszystkim trzeba było po prostu wyeliminować PiS z rządu. Pozbawić rządu PiS i oczywiście całą koalicję. I to było najważniejsze. A później, właśnie trochę na tej zasadzie, a później to się zobaczy.
No i dzisiaj się patrzy, jak ta sytuacja wygląda, że grozi bezrobocie wielu ludziom. To jedno. Dwa, podwyżki, to w sposób zasadniczy już widzimy dzisiaj. Trzy, energia, już widzimy dzisiaj, prawda? No i proszę zwrócić uwagę, co będzie. Ludzie, którzy po prostu nie będą mieli pracy, albo pojadą na szparagi do Niemiec, albo po prostu będą przemierali głodem, bo te podwyżki naprawdę w radykalny sposób będą dotykały ludzi. I tak to wszystko, te problemy wszystkie zgrabnie podsumował nam pan redaktor Mateusz Wyrwich, publicysta, Tygodnik Niedziela. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję ja bardzo, tylko z panem Bogiem. Od siebie dodam, bo pan redaktor zaczepił o temat też energii, to ja tylko powiem taką anegdotę ze swoich ostatnich doświadczeń. Byłam w sklepie, oglądałam jakieś tam ubrania, a że to znajoma ekspedientka, to powiedziałam, panie redaktorze, szanowni państwo, że coś te ceny tak ostatnio poszybowały, wręcz nieadekwatne do jakości tych ubrań się stają. A pani ekspedientka na mnie spojrzała i mówi tak, ceny to zobaczy pani dopiero w czerwcu, jak energia pójdzie w górę. I no niestety tak. Tą przykrą konkluzją musimy dzisiaj kończyć. Dzięki serdeczne, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja dziękuję również państwu za dziś. Było mi bardzo miło spędzić z państwem i przedpołudnie, i wczesne popołudnie. Widzimy się już niebawem. Monika Borkowska, kłaniam się nisko. A teraz patrzę na zegarek, za chwilę godzina 15, a więc czas na serwis informacyjny.